Dzisiaj zajmiemy się zmianami, zmianami, które wprowadził Silnik Source 2 do CSGO, a właściwie do Counter Strike 2, ponieważ CSGO już powoli zmienia nazwę na Counter Strike 2 i już za parę miesięcy wyjdzie do CSa olbrzymia aktualizacja, która wprowadzi zmiany z bety, do której każdy z Was może się dostać. Jak dokładnie do tej bety się dostać, jak ona jest przyznawana? O tym opowiem na końcu tego filmu, ale zanim do tego przejdziemy, przejdziemy do zmian, które wprowadził Source 2. Zmiany zaszły w grafice, w dźwięku, w granatach, które również sporo namieszały i nie tylko. I dzisiaj to sobie wszystko omówimy. A zanim do tego przejdziemy, przechodzimy do sponsora tego filmu i już za moment przechodzimy do zmian na silniku Source 2, o których musicie wiedzieć. A ten film sponsorowany jest przez stronę Skin Cantor, czyli przez stronę na której. Możemy natychmiastowo sprzedawać swoje skiny CSGO kosztem trochę słabszych rejtów, ale za to nie musimy czekać na nabywcę. Ta strona automatycznie skupi wszystkie nasze skiny. Warto jeszcze wspomnieć, że ta strona nie wymaga weryfikacji poprzez dowód osobisty, co w tej chwili jest wymagane na wielu innych stronach związanych ze sprzedażą skinów CSGO. Jeśli chodzi o wypłaty to są one na PayPal, na PaySafeCarda, w postaci kryptowalut czy też w cardów, a niektóre z tych metod wypłat nie mają w ogóle dodatkowej prowizji. Dodatkowo z kodem SNIPER13, który możecie wpisać na stronie, otrzymujecie 5% do każdej wypłaty, tak więc link do strony, jak i kod znajdziecie w opisie tego filmu. Tak więc zaczynamy od grafiki, czyli to, co w tej chwili widzicie na ekranie. W sumie widzicie, jak to w tej chwili wygląda. Jest lepsze światło, jest inna polata kolorów, są lepsze odbicia lepsze cienie i wygląda to właściwie tak jak chyba każdy się spodziewał. Nie ma tutaj jakiegoś olbrzymiego skoku. Jest po prostu lepiej i wydaje mi się, że widoczność jest znacznie zwiększona. Jest dużo jaśniej, nie ma takich ciemnych zakamarków, na przykład na dasze 2 w trupie dużo lepiej wszystko widać. Nie mogę wam za dużo pokazać, ponieważ aktualnie w becie do dyspozycji jest tylko i wyłącznie mapa Das 2, ale pewnie z biegiem czasu zostaną dodane i kolejne mapy. Kolejną olbrzymią zmianą w nowym CS-ie są granaty, a przede wszystkim smoki. Smoki całkowicie zostały zmienione, jak one wyglądają w tej chwili widzicie na ekranie, i najważniejszą zmianą w smoke'ach jest to, że w momencie kiedy rzucimy w nie granat, to one na chwilę znikają. Tak samo się dzieje w momencie kiedy zaczynamy strzelać w tego smoka, wtedy robi się szczelina. Jest to coś, co całkowicie zmieni grę, jest to naprawdę olbrzymia zmiana i chyba największa zmiana, jeśli chodzi o CS:GO na silniku Source 2. Jeśli chodzi o pozostałe granaty, takie jak zwykły Nate czy Mołotow, to tutaj zmieniła się grafika tych granatów, wybuch zupełnie inaczej wygląda. Jeśli chodzi o wabik, jeśli chodzi o flasher, to tutaj kompletnie nic się nie zmieniło. A skoro jesteśmy przy granatach, to również warto wspomnieć o podglądzie rzucanych granatów. Tutaj również ciekawa zmiana, ciekawa nowość. W momencie kiedy włączymy sobie komendę na ćwiczenie granatów, to w lewym dolnym rogu mamy podgląd, gdzie ten granat dokładnie poleci. A w momencie, kiedy ten granat rzucimy, to ta kamera w lewym dolnym rogu ekranu podąża za granatem i widzimy, gdzie dokładnie ten granat wybuchł i w jaki sposób. Tak więc jest to bardzo fajna rzecz do ćwiczenia granatów i na pewno będzie używana przez wielu, wielu graczy. Teraz przechodzimy do opcji gry i do całego menu. Tutaj również trochę rzeczy się zmieniło. Główne menu zupełnie inaczej wygląda. Nie ma tych informacji po lewej stronie. Menu zostało przeniesione na samą górę, a na samym środku widzimy swojego agenta. A w momencie, kiedy zaprosimy znajomych do gry, do lobby, to również ich agenci pojawią się na ekranie. Jeśli chodzi o opcje gry, to tutaj zmieniła się zakładka z ustawieniami graficznymi. W tej chwili mamy podgląd po lewej stronie, a po prawej stronie znajdują się opcje, które również zostały zmienione, ponieważ niektóre opcje zostały całkowicie usunięte, tak jak na przykład rozmycie, a zamiast tego dostaliśmy kilka nowych opcji, jak na przykład Nvidia Reflex. O tych opcjach na pewno będzie osobny film. Oprócz tego również zmieniła się zakładka z ekwipunkiem, jaki zmienił się wygląd podglądu różnych przedmiotów w ekwipunku, jak na przykład skinów, agentów czy naklejek. To wszystko również zostało zmienione. Przechodzimy teraz do dźwięku i pierwszą taką zmianą, jeśli chodzi o dźwięk, jest radar, ponieważ w tej chwili radar pokazuje nam kółko, które pokazuje obszar, w jakim nas słychać. Tak, więc tak stoimy w miejscu, kółka nie ma. A jak zaczniemy biec, to pokazuje się kółeczko z obszarem, w którym przeciwnik jest w stanie nas usłyszeć. A jeśli chodzi o sam system dźwięku, to on całkowicie został zmieniony. Teraz na przykład w momencie, kiedy ktoś strzela za ścianą, to ten dźwięk jest przytłumiony, zupełnie inaczej go słychać. Zmieniły się również dźwięki broni, ale tylko niektórych. Zmienił się na przykład dźwięk kałacha, glocka i galila i w tej chwili możecie to usłyszeć. Został dodany również efekt echa. W momencie, kiedy na przykład stoimy na RSPCT i zaczynamy strzelać, to słychać echo, i w tej chwili możecie to usłyszeć. Zmiany również doczekała się konsola. Teraz ta konsola wygląda zupełnie inaczej. I najważniejszą opcją w tej konsoli jest to, że mamy propozycję i autozupełnianie. Komend. Jeśli wpiszemy na przykład cel, podłoga, to pokazują nam się różne komendy. To wcześniej było, ale w takiej formie, że nie dało się z tego korzystać. W tej chwili można sobie przeskrolować te komendy i dużo łatwiej będzie się korzystało z konsoli i szukało nowych komend. A z takich mniejszych zmian, to na przykład w tej chwili możemy zobaczyć swoje nogi. W momencie, kiedy spojrzymy na dół, to widać nogi postaci. Niestety nie możemy się zabić, nie możemy sobie strzelić w nogę i stracić HP, ale nogi widać. Tak więc jest to coś nowego, coś ciekawego. I również został na przykład dodany podgląd Zeusa, w tej chwili możemy podejrzeć Zeusa. Kto wie, może za jakiś czas zostaną wprowadzone skiny do Zeusa. Oprócz tego niestety brakuje kilku komend. Brakuje komend na cel Bob, żeby zmniejszyć trzęsienie się broni. Brakuje komedy na netgraph. netgrafu całkowicie w tym nowym CS-ie nie ma. Nie ma również komendy na usuwanie krwi czy też pocisków na ścianach. Nie ma komedy na WH, żeby ćwiczyć skany. Wiele komend niestety brakuje i czy te komendy zostaną dodane z czasem, nie mam zielonego pojęcia, przekonamy się w przyszłości. Tak więc, jeśli chodzi o takie najważniejsze zmiany, to jest to wszystko. W tej chwili, jak dostać dostęp do bety? Dostęp do bety możecie dostać tylko i wyłącznie z menu gry. Jeśli wejdziecie na jakąś stronę i tam są rozdawane klucze do bety, czy coś w tym stylu, to jest to scam, ponieważ kluczy do bety nie ma. Nikt nie ma takiego klucza. Betę możecie dostać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wejdziecie do gry. I ta beta rozdawana jest losowym graczom. Ja na swoim głównym koncie nie mam jeszcze tej bety. Podobno brane jest pod uwagę to jaki macie trasfaktor, ile macie lat Steama, jaki macie profil Steam, ile gracie na serwerach oficjalnych Valve itd tak dalej, tak dalej. Valve rozdając dostęp do bety bierze pod uwagę wszystkie te czynniki, tak więc po prostu musicie czekać i co jakiś czas włączać CSa i sprawdzać czy macie dostęp do bety. Na pewno na kanale pojawi się mnóstwo filmów z Source'a 2, jeśli macie już jakieś pomysły i chcecie żebym coś sprawdził coś porównał, przetestował, dajcie znać w komentarzach. Ja już się w tej chwili z Wami żegnam, dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.